Proszę, ring wolny. Ring wolny. A jak mówię, to nie w postawie. Jankowski Sebastian, Niedźwiedź Kęczyn, narożnik czerwony, a jego rywalem jest Bajon Tomasz, energetyk Lubin, narożnik niebieski. Tak jak wspomniałem, to już kategoria prawie że najcięższa w boksie amatorskim, do 91 kg. Są to już naprawdę bardzo mocne uderzenia. I tutaj no, sędzia ringowy musi naprawdę bacznie obserwować poczynania zawodników. Wydaje mi się, w pierwszych chwilach tego pojedynku bardziej aktywnym zawodnikiem jest Bajon Tomasz, energetyka Lubin. Niemniej jednak tutaj teraz się nadział na kontrę. No tutaj jeden cios może zmienić naprawdę obraz pojedynku. Mocno uderza Bajon. No ale te ręce naprawdę bardzo nisko. To co powtarzalny błąd tutaj wielu zawodników. Siła, dynamika, ale ta jednak technika, to ułożenie rąk. No proszę zobaczyć, no, gdzie by się chciało, tam by można było trafić Bajona po prostu. Jakiś doświadczony zawodnik by mu, no, zrobił wielką krzywdę. Szeroko rozstawione łokcie, nisko opuszczone ręce. No ale wiara w siłę swojego ciosu tutaj jest dominująca. I koniec pierwszego starcia, naprawdę tutaj no bardzo wyrównany pojedynek. Przy czym no siła zdecydowanie po stronie Bajona. Niemniej jednak mieliśmy tutaj już dowód na to, że siła to jeszcze nie wszystko. Bardzo piękna kontra w wykonaniu Sebastiana Jankowskiego spowodowała, że sędzia Stanisław Zadykowicz musiał liczyć do 8 reprezentanta energetyki Lubin.
No myślę, tutaj sędzia Zadykowicz musi bardziej zdecydowane komendy wydawać, bo jest to waga ciężka i jakieś takie, prawda, szeptanie tutaj może nie dotrzeć do uszu zawodników i może się stać nieszczęście po prostu. Oj, bardzo mocny prawy prosty Bajona. No ale Bajon tutaj wyraźnie ustawiony na zadanie ciosu. Tam jak może osłabia swojego przeciwnika, zwieszając się rękami na jego ciele i tutaj na pewno sprytniejszym zawodnikiem jest reprezentant Niedźwiedzia Kęczyn, Jankowski. Ale tak jak mówię, no tutaj na tą wagę trzeba dysponować pewnym jednak uderzeniem. Te ciosy wyprowadzone przez Jankowskiego są takie anemiczne. No, mało skrętów, z samej ręki, jak to można powiedzieć, uderza Jankowski i nie robi to krzywdy specjalnej Bajonowi. No myślę, że gdyby Jankowski tutaj troszeczkę pomyślał, tak, prawda, jakiś zwód, żeby puścić, po prostu mówiąc żargonem bokserskim, w liny swojego przeciwnika, miałby na pewno większą korzyść. Tutaj, jak to się mówi, przyjmowanie na ciało rywala jest, wydaje mi się, dużym błędem ze strony Jankowskiego. Po prostu obciąża nogi przez ciężar swojego przeciwnika i tym samym oczywiście traci kondycję. A tutaj no, bardzo prostym zawodnikiem do okradzenia, może tak nieelegancko powiem, jest Bajon. Niemniej jednak na pewno bardzo niebezpiecznym. I tutaj trzecia runda będzie, myślę, decydującym starciem. Kto lepiej wytrzyma kondycyjnie, kto tutaj zada więcej ciosów w trzeciej rundzie, ten na pewno wygra ten pojedynek. I rozpoczynamy trzecią rundę pojedynku. No tutaj pan sędzia Zedykowicz udziela ostrzeżenia Bajonowi za zbyt nisko pochyloną głowę. No i właśnie tak miał boksować Jankowski przez wszystkie trzy rundy. W dystansie ciosy zadawane po prostu na całym wyproście i tu nie ma dyskusji. O, piękny lewy Jankowskiego znów bardzo ładnie trafia. I kolejne ostrzeżenie dla Bajona. No to już chyba całkowicie przesądza sprawę. Jeszcze tylko jakiś naprawdę cios rozpaczy zadany przez Bajona może zmienić tutaj. I on doskonale wie o tym i stara się to wykorzystać, siłę swojego ciosu, ale no troszeczkę już sił brakuje. Umiejętności oczywiście tak samo, ale tak jak mówię, no jest to ciężka waga i tutaj każdy pojedynczy cios może zmienić sytuację w ringu. No należy podziwiać tych młodych adeptów sztuki pięściarskiej, naprawdę są to czystej krwi amatorzy na 100% po prostu. Praca zawodowa, po pracy, sala, trening,
No i oczywiście marzenie, wyjechanie na jakiś naprawdę turniej, zajęcie tam medalowego miejsca. Ale no w większości w polskim boksie amatorskim tak ta sytuacja wygląda. I dlatego są problemy, powiedzmy, w kwestii wyników na arenie międzynarodowej. Po prostu, aby wystartować w Mistrzostwach Europy, w Mistrzostwach Świata, no trzeba być naprawdę świetnie przygotowanym, stoczyć setki sparingów, walk naprawdę z dobrymi przeciwnikami, nabierając przez to doświadczenia, rutyny, no i oczywiście pewności siebie naprawdę w prestiżowych imprezach na świecie. Zakończyła się walka w kategorii do 91 kg pomiędzy Sebastianem Jankowskim z Niedźwiedzia Kańczyn i Tomaszem Bajonem, Energetyk Lublin. Dwa ostrzeżenia udzielone przez sędziego ringowego zawodnikowi z Lublina. Zdecydowanie tutaj przesądzają sprawę na korzyść reprezentanta z Niedźwiedzia Kęczyn. Jeszcze werdyktu nie było. Zaraz ogłosimy. I jednogłośne zwycięstwo oczywiście Sebastiana Jankowskiego z klubu Niedźwiedź Kęczyn.